szkoda tej ostatniej bramki straconej w tych ostatnich minutach meczu. Tam chyba nie wyszedł jeden z zawodników po tym Rożnym i Grzegorz Raszak nie pół na spalonym. Nie wiem, ciężko im powiedzieć. No, straciliśmy głupio bramkę. Na pewno to boli, bo w naszej sytuacji dwa punkty więcej, no to by było bardzo dużo. No ale trudno, no. Zostały dwa mecze, gramy o pełną pulę. No właśnie, gdyby dzisiaj GKS wywiózł 3 punkty z Gdańska, praktycznie byłby już pewne utrzymania, bo trudno wierzyć w to, że Polonia dostanie licencję, a pod Beskidzie wygra dwa ostatnie mecze. To znaczy, tak naprawdę my chcemy się utrzymać normalnie, nie patrzymy, czy ktoś dostanie licencję, czy nie, i walczymy o to, żeby być na tym bezpiecznym miejscu. Dzisiaj w końcówce meczu też pokazaliście, podobnie jak z Pogonią Szczecin, że potraficie tę sytuację stwarzać. W pierwszej połowie tylko jeden taki groźny strzał, bym powiedział, Bartka Bartosiaka i od razu gol. Szkoda tej też piłki meczowej w zasadzie Łukasza Madeja w ostatnich minutach meczu. No szkoda, wiadomo, że w naszej sytuacji trzeba wykorzystywać wszystko i jak się grało utrzymanie, no to nie możemy sobie pozwolić na błędy i w obronie, ani w ataku. Ale cieszmy się z tego punktu, bo tutaj na pewno jest ciężki teren. Tak jak w każdym meczu, trzeba walczyć i wydzierać te punkty. W następnym meczu w Bełchatowie przyjeżdża Jagiellonia jeszcze Tomasza Hajty. Chyba najsłabsza defensywa teraz na wiosnę. Nie możemy na to tak patrzeć, bo każdy mecz jest inny i oni gdzieś już też grają o nic, przyjadą na luzie, a wiadomo jak się gra. Także my musimy koncentrować na sobie wszystkie siły, jakie mamy i patrzeć tylko na siebie.